serdecznie. Marek Wysocki, Planszolandia, gry planszowe na wideo. Kolejna odsłona podcastu wideo. Wielkimi krokami zbliżam się do 40. Zbliżam się do 40 odcinka podcastu wideo i sam sobie się dziwię, że tą grę pokazuję Wam dopiero teraz, po niespełna 3 latach działalności. Moim zdaniem ta gra oprócz obok takiego kultowego tytułu jak Osadnicy z Katanu, to jest jedna z najlepszych gier familijnych, gier, które są najbardziej rozpoznawalne, cenione, gier dla początkujących, dla osób, które dopiero zaczynają zabawę z planszówkami. Ta gra to oczywiście Ticket to Ride. W pierwszej dziesiątce zestawienia gier familijnych aż 4 tytuły znajdują się, 4 tytuły właśnie z rodziny Ticket to Ride znajdują się na tej liście, także to dowodzi, że ta gra ma sobie w coś. Odkąd się pojawiła w 2004 roku, oczywiście zdobyła to najcenniejszą nagrodę, nagrodę roku, ale zdobyła tysiące, myślę, że miliony fanów na całym świecie. W tej grze gracze oczywiście z biletem w ręku podróżują po Ameryce Północnej, realizują trasy, połączenia między miastami, realizują bilety, gracz, który zrealizuje takich biletów najwięcej, a przy okazji jeszcze połączy nieprzerwany ciąg wagoników podczas tych tras, wygra rywalizację. Prosta tematyka, tematyka taka podróży. Oczywiście zapraszam do prezentacji, tradycyjna formuła podcastu. Pokażę tą grę, pokażę jak grać. No i oczywiście zostawię recenzję na temat. Zapraszam do podróży z Ticket to Ride. Tradycyjnie zobaczmy, co mieści się w pudełku do Ticket to Ride. W pudełku oprócz dosyć dużej wielkości mapy, o której powiem za chwilę, znajdziemy przede wszystkim znaczniki dla każdego z graczy, widzicie w 5 kolorach, oraz kolorowe, plastikowe wagoniki, które będziemy układali na planszę. Pozostałe elementy to 2 rodzaje kart, mamy karty wagonów i karty biletów, ale o tym za chwilę. Sporej wielkości kolorowa plansza przedstawia takie symboliczne połączenia między miastami w Ameryce Północnej. Połączenia między miastami będą przedstawione w postaci takich symbolicznych prostokątów. Połączenia będą różnej długości, na przykład Omaha, Kansas City, przedstawiające jeden prostokąt, a dla odmiany El Paso, Houston w kolorze zielonym aż 6 prostokątów. Na mapie znajduje się kilka podwójnych połączeń, na przykład do Chicago, Pittsburgh. Jeden gracz nie może znaczyć obu tras na podwójnym połączeniu. Po prostu gracze w takim wypadku będą się mijali, utworząc własne połączenie. Na mapie pośród kolorowych połączeń znajdziemy także kolor siwy. Nie ma siwych kart w zestawie. Na tych trasach będziemy mogli używać dolnego koloru, oczywiście wagoników jednego koloru z dostępnych podczas gry. Jak widzicie na mapie mamy różne trasy oznaczone różnymi kolorami. Te kolory będą dosyć pomocne, bo za pomocą tych właśnie kolorów będziemy robili połączenia i będziemy podróżowali po Ameryce Północnej. Dzięki tym połączeniom między miastami będziemy realizowali trasy, za które będziemy dostawali punkty. Do tego celu będą pomocne nam karty biletów, których mamy 30. Bilet przedstawia odwzorowanie naszej planszy. Mamy tu Amerykę Północną z 2 punktami. W tym wypadku nasza trasa będzie przebiegała od Dallas do Nowego Jorku. Powinniśmy połączyć te 2 punkty. Tylko od nas zależy, jak szybko, przez jakie miasta będziemy połączyli tą trasę. Ważne, żeby te 2 punkty były ze sobą połączone. Jeżeli nam się uda połączyć, ustanowić tą trasę Dallas-Nowy Jork, na koniec gry dostaniemy 11 punktów. Jeżeli tej trasy nie połączymy, niestety te punkty będziemy musieli stracić. Zobaczcie, czym są dłuższe połączenia, tym gracz może uzyskać więcej punktów. W tym wypadku z San Francisco, Atlanta 17 punktów, dla przykładu Los Angeles, Nowy Jork aż 21 punktów. Trasy pomiędzy miastami będziemy wyznaczali za pomocą kolorowych kart wagonów. Tych kart aż jest 110, a wśród nich 14 lokomotyw. Przyjrzyjmy się temu bardziej dokładnie. Dla przykładu, jeżeli chcemy połączyć 2 miasta, ustanowić połączenie między Santa Fe a Oklahoma City, musimy oddać w tym wypadku
trzy karty wagoników w kolorze niebieskim. Mamy także, pamiętajmy, mamy także lokomotywy, które zastępują dowolną kartę. Możemy użyć tutaj lokomotywy i wtedy stawiamy wagoniki gracza na tej trasie, dostając przy tym zgodnie z załączoną tabelą w dolnym rogu planszy 4 punkty za ustanowienie połączenia składającej się z trzech wagoników. Na początku gry każdy wybiera sobie kolor wagoników, którym będzie się posługiwał. Stawia swój znacznik punktów na polu startowym. Na początku gry każdy z graczy dostaje 4 karty wagoników oraz 3 karty biletów. Podczas gry nie ma limitu kart. Te karty powinny być trzymane w tajemnicy. Kart nie pokazujemy innym graczom. Gracze w tajemnicy decydują, które z tras będą realizowali podczas gry. Oczywiście z tych trzech powinni zatrzymać co najmniej 2 karty. Jeżeli stwierdzają, że bilety są na tyle atrakcyjne, że mogą wykonać je wszystkie, oczywiście decydują się, że mogą realizować wszystkie 3. Obok planszy kładziemy kartę najdłuższej trasy. Gracz, który na koniec gry wykona najdłuższą trasę, zyska tą kartę, taki bonus 10 punktów. Z potasowanego stosu wykładamy 5 kart obok planszy. 5 kart odkrytych obok planszy. I tak wygląda przygotowanie do gry. Rozgrywka Ticket to Ride odbywa się zgodnie z wskazówkami zegara. Wybieramy gracza rozpoczynającego i ten gracz może wykonać jedną z 3 akcji. Pierwsza sprawa. Powinien dobrać 2 karty. Jak te karty może dobrać? Jeżeli weźmie jedną kartę z odkrytych, na tą kartę, na miejsce tej karty ląduje kolejna i może wybrać kolejną kartę, czyli w tym samym wybiera 2 karty. Może także wybrać inny wariant, może wybrać jedną kartę odkrytą, a może także wybrać kartę zakrytą. Jeżeli wśród kart pierwszą wybierze lokomotywę, niestety nie będzie mógł wtedy już korzystać z drugiej karty. Kolejną akcją, którą gracz może wykonać w swojej turze, jest wyznaczenie trasy, czyli połączenie 2 miast ze sobą. Gracz podczas tej rundy nie może wyznaczyć więcej miast, może tylko połączyć 2 miasta ze sobą. I tak dla przykładu Nowy Orlean, Atlanta, gracz może wyłożyć 4 pomarańczowe bądź 4 żółte. Mamy tu podwójną trasę. Jeżeli gracz wyłoży 4 żółte, pamiętajmy, my mamy także jokera, który zastępuje dowolny wagonik, czyli jeżeli wyłoży komplet takich kart, wtedy odznacza swoimi wagonikami taką trasę. A oprócz tego, zgodnie z umieszczoną punktacją, za wyłożenie 4 wagoników uzyskuje 7 punktów zwycięstwa. Te punkty należy odwzorowywać oczywiście na bieżąco na planszy. Trzecią akcję, jaką gracz może wykonać, to jest pobranie biletów. Może z wybranego stosu zabrać 3 bilety i oczywiście w tajemnicy w tym wypadku wziąć co najmniej jeden z tych biletów. 2 pozostałe może odrzucić. Jeżeli stwierdzi, że na tyle są atrakcyjne, może wziąć wszystkie 3. Rozrywka w Ticket to Ride kończy się wtedy, kiedy jeden z graczy będzie miał 2, 1 bądź też w ogóle nie będzie miał już wagoników. Wtedy robimy ostateczne podliczanie. Do punktów uzyskanych na torze punktacji doliczamy punkty za wszystkie bilety, za trasy na biletach. Gracze rozpatrują wszystkie trasy, które zrealizowali, dodają punkty. Te, które nie zostały zrealizowane, punkty są odejmowane. A dodatkowo gracz, który uzyskał najdłuższą, nieprzerwaną trasę na planszy, zyskuje dodatkowy bilet w wysokości 10 punktów. Te punkty są doliczane. Rozgrywkę wygrywa gracz, który zdobędzie najwięcej punktów na torze punktacji. Oczywiście, jak wygląda Ticket to Ride, no i cóż, no, kilka słów na temat tej pozycji ode mnie. Tradycyjnie powiem o wykonaniu. No, muszę powiedzieć, że tą grę kupiłem
3 lata ta temu i pamiętam jak dziś, jak tą grę kupiłem, rozpakowałem i wyłożyłem tą sporych rozmiarów planszę i gra zrobiła na mnie naprawdę niesamowite wrażenie. To jest tak, jak wcześniej nie miałem do czynienia z planszówkami i zobaczyłem grę, która jest naprawdę duża, ładnie wykonana. Wszystkie te elementy, wagoniki naprawdę tworzą fajny klimat. No, muszę powiedzieć, że dotychczas tych gier no, miałem możliwość zagrania naprawdę w setki gier i no, chyba ta gra zrobiła na mnie największe wrażenie na samym początku. To jest naprawdę idealna gra, która naprawdę, jeżeli rozłożymy i pokażemy takim graczom, którzy nie mieli do czynienia z planszówkami, którzy zatrzymali się na Monopoly, na Chińczyku, naprawdę gra robi naprawdę spore wrażenie. No, ta mechanika zastosowana, tematyka naprawdę dopełniają całości. Taka gra podróży, mamy bilet, realizujemy połączenia, a w dodatku no, gracz ma taką stawiany jest przed decyzjami, jakie połączenia realizować, czy realizować długie połączenia, czy krótkie. No, z jednej strony, jeżeli będzie się koncentrował na długich, to jest niebezpieczeństwo, że gracze go ubiegą, że ktoś tam bije w jego trasę, przeszkodzi mu, zablokuje go. Czyli mamy taki element też trochę rywalizacji. Walczymy z czasem, musimy trochę blefować, żebyśmy że niby zbieramy inne karty, a mamy wagony innego koloru, mamy lokomotywę i ustawiamy jakąś trasę, żeby no, po prostu zrealizować te punkty i dowieść bezpośrednio te nasze bilety do końca. No, gra jest naprawdę rewelacyjna, można spędzić tutaj rewelacyjnie w każdym gronie. Myślę, że to jest gra dla dzieci, dla rodziców, dla starszych. To jest taka gra wielopokoleniowa. Można grać naprawdę z każdym. No, gra spisuje się idealnie, ma prostą mechanikę, można ją wytłumaczyć w kilka minut. Cieszy oko. Moim zdaniem ta gra to jest naprawdę taki, odkąd się pojawiła, myślę, że no nie grałem taką drugą grę, która by wywołała takie emocje i była tak uniwersalna. Bardzo dobry tytuł. Spróbujcie, jeżeli nie graliście. Ci, którzy grali, to na pewno to potwierdzą. I ja myślę, że jeżeli Wam się Ticket to Ride spodoba, już pojawiły się 4 tytuły, które są jakby rozszerzeniami, czy tam nowymi tytułami, które nawiązują do tematyki tych połączeń kolejowych. Mają różne poziomy trudności. Mamy także nasze wydanie Wsiąść do pociągu Europa. Tym razem podróżujemy po Europie, łącząc różne miasta i realizując bilety. Gra jest naprawdę godna uwagi, polecam dla wszystkich. Mamy tą niesamowitą rywalność, mamy fajny klimat, mamy rywalizację. Polecam tą grę przede wszystkim dla graczy, którzy nie mają do czynienia z planszówkami, nie grali. Jeżeli macie tą grę, wyciągnijcie ją, pokażcie. I ta gra ma w sobie coś. Myślę, że ci, którzy nie grali, to coś poznają, odkrywają i tak naprawdę, tak jak ja, zajmują się planszówkami, doceniają te hobby i myślę, że Ticket to Ride to właśnie po części uczynił. No cóż, 39. odsłona pod podcastu wideo, Ticket to Ride, zagrajcie, spróbujcie, polecam grę. Tyle mogę powiedzieć, zapraszam na 40. odcinek Marek Wysocki, Planszolandia, gry planszowe na wideo.